Niział, zapytam krótko na początek. Puchar Polski, bardziej dodatek czy jednak już priorytet? Na pewno fajna przygoda i następna runda może okazać się rundą, w której zagramy z zespołem Ekstraklasy, więc na pewno jedziemy po zwycięstwo i po awans do następnej rundy. Polonia Środa Wielkopolska, zespół trzecioligowy, ale na pewno nie anonimowy, bo wystarczy spojrzeć na kadrę, takie nazwiska jak Enriquez, Wilk, no to robi wrażenie. Zdecydowanie tak, no jest to zespół na pewno groźny i na pewno będziemy musieli zagrać na 100% swoich możliwości, żeby ten mecz wygrać. Powiemy, że w pucharze różne historie się zdarzają i nie takie zespoły jak Odra Opole odpadały. No właśnie, tym bardziej, że na ostatnie 10 spotkań Polonia wygrała 9. Powiedz mi, analizowaliście z pewnością przeciwnika i co należy do takich najmocniejszych stron naszego jutrzejszego rywala? Zdajemy sobie sprawę z tego, że będziemy faworytem w tym meczu i Polonia będzie skupiała się na defensywie i na wyprowadzaniu kontr. Będzie groźna po stałych fragmentach, dlatego zamierzamy zdominować przeciwnika i stwarzać sobie jak najwięcej sytuacji, które przełożą się na bramki i miejmy nadzieję, że ten mecz wygramy i miejmy nadzieję, że będzie to wysokie zwycięstwo.